obrabiam te kawałki, następnie wycinam środek drutami, sklejam. Tu mam po prostu takie imadła, więc kleję to wszystko, żeby to trzymało silnie bardzo, bo i tuba, i ta część do grania muszą być bardzo silnie sklejone. Nie może być tam szparki najmniejszej. Dawni dziadkowie, jak się zrobiło, takich klejów nie było, jak obecnie są. Więc jeżeli się zrobiła szparka, to brali żywicę. I żywicą te szpary zalewali, żeby jednak nie było najmniejszej szparki w tym wszystkim, bo inaczej róg nie gra. Ośnikiem ścinam po prostu kawałek po kawałku, kontrolując, żeby nie przedobrzyć. O, tu już jest dość. To teraz ośnikiem dalej środek. Tak. Obracam w drugą stronę, żeby, bo to nie było pod włos, jak my to mówimy. O, i odpadają, rozumiecie, te kawałki drewna. Jeżeli to zrobię, to jeszcze mam specjalny struk, czyli tak zwany po polsku hebel, i nim po prostu wykańczam, czyszczę do końca, żeby było idealnie czysto, idealnie okrągłe i ewentualnie papierem ścięgły. Róg, żeby miał, żeby był ozdobiony odpowiednio i nie tylko ozdobiony, bo kiedyś te obrączki służyły do tego, żeby były bardziej ściskały róg. Więc to są obrączki z korzenia. Zbieram je nad rzeką Wiórgowie, nad Białką. Obcinam, tu przynoszę, tam jest nawet są śmieci z tego. Łupię skory i wiążę. No jeżeli to wszystko już się zrobi, róg jest prawie gotowy, połączony, obrączki osadzone.